Dobry wieczór Państwu, kłaniam się pięknie. Przywitała nas orkiestra Arte Symfonico pod dyrekcją Mieczysława Smedy. Proszę Państwa, a teraz przywitają nas oficjalne osoby, ważne dla nas osoby, którym także chcemy podziękować Państwa brawami za życzliwość dla kultury, dla sztuki, za to, że mogliśmy w ten piękny październikowy wieczór spotkać się, w końcu wyjść z domu i przenieść się w cudowne lata 20, 30, kiedy wolniej się żyło, a ludzie byli mniej nerwowi. Zatem zapraszam bardzo serdecznie na scenę panią marszałek Martę Malec-Lech z Zarządu Województwa Małopolskiego. Bardzo prosimy. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowym koncercie. Wyjątkowym nie tylko z tego powodu, że dzisiaj będziemy podziwiać znane nam dobrze utwory z repertuaru Jana Kiepury, ale wyjątkowym ze względu na to, że dzisiejsze wydarzenie jest zorganizowane z okazji setnej rocznicy III Powstania Śląskiego. To była trudna walka, ale odnieśliśmy sukces i dzięki temu uniknęliśmy podziału terytorialnego naszego kraju. Bardzo się cieszę, że wspólnie jako samorząd województwa małopolskiego i województwa śląskiego możemy przeżywać tą rocznicę. Chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować organizatorom, szczególnie panu burmistrzowi tego przepięknego miasta. Państwu natomiast życzę niesamowitych wrażeń oraz podróży sentymentalnej w niezwykłej krainie dźwięków oraz tekstów. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pani marszałek, do pani dołączy teraz właśnie nasz drogi gospodarz, pan Jarosław Okoczuk, burmistrz miasta Trzebinia. Zapraszamy serdecznie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj spotykamy się w Trzebini. Przede wszystkim miasto, które do tej pory słynie i nadal będzie słynąć z przepięknych wydarzeń kulturalnych. Dzisiejszy wieczór jest dla mnie bardzo szczególny, bo na tej sali, oprócz oczywiście pani marszałek, widzę wielu wspaniałych, zacnych gości, ale was, drodzy mieszkańcy, przede wszystkim. Trzebinia swoją ofertę kulturalną będzie poszerzać ciągle. Będziemy starać się was mile zawsze zaskakiwać ofertą, którą mamy do przekazania, licząc na wyrozumiałość, ale i przede wszystkim akceptację. Bardzo cieszę się, że w dniu dzisiejszym polscy, nasi artyści, sławy scen polskiej muzyki będą tutaj koncertować. Wspaniała orkiestra, wspaniali śpiewacy i wspaniały prowadzący Łukasz Lech. Zapraszam i życzę niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia, do usłyszenia, abyśmy tęsknili za takimi koncertami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję państwu pięknie. Zatem cóż, muszę wspaniale podziękować naszym drogim sponsorom. Szczególne podziękowania kierujemy do PKN Orlen, mecenasa naszego koncertu. Koncert jest także, proszę Państwa, współfinansowany ze środków programu Niepodległa. Dziękujemy panu profesorowi Piotrowi Glińskiemu, ministrowi kultury, dziedzictwa narodowego i sportu. Dziękuję Państwa rzęsistymi brawami. Organizatorem głównym naszego świętowania z piosenką jest Fundacja Instytut Państwa i Prawa. Dziękujemy prezesowi Wojciechowi Królowi. Proszę Państwa, nadziękowaliśmy. Czujemy się już jak w dobrych czasach, ale chciałbym, żebyśmy się czuli jeszcze lepiej i jeszcze te parę dziesiąt lat cofnęli się, czyli do wspaniałych lat 20., 30. Dlatego musimy zaprosić bohatera tego wieczoru, samego chłopaka
z Sosnowca, nie miał daleko, żeby tu przyjechać do nas. No cóż, przed Państwem Jan Kiepura. Uśmiech twój ma niepojęty czar, wzniecił w sercu moim pragnień żar. Nagle bez słów odeszłaś ty i prysły złudne sny. Raz zbudzona miłość w sercu tli, gdzież cię szukać, gdzież, ach, powiedz mi. Przyzywam cię melodią tą, czy słyszysz mnie, Nino? Nino, ach, uśmiechnij się, urok twoich oczarował mnie. Chcę cię całować, Nino, wysłuchaj mnie. Czy nie wiesz, mała Nino, że kocham cię? Nino, ach, uśmiechnij, witamy, mistrzu, witamy, witamy, panie Janie. A, witam. A cóż to takie słabe te brawa, nie dali wam nic do jedzenia. Ze względów sanitarnych nie było bankietu na początek. Proszę państwa, Kiepura jest rozpuszczony brawami, liczy na państwa wielkie owacje, na to, że tu panie będą rzucały kolie, tak, okulary można też, jak pani ma takie lepsze. Proszę państwa, w każdym razie Kiepura jest wypoczęty, bo przybył do nas wprost ze swojej ukochanej Krynicy, gdzie mieszkał oczywiście w swojej legendarnej Patry. Państwo byli w Patry kiedy? No, pani nie wygląda. W każdym razie, mistrzu, no jestem ciekawy, jak pan swój wielki, niesamowity hotel, dzieło życia odnajduje po latach. Nie poznałem. No to państwo dobrze wiedzą, co znaczy NFZ.
Ale podobno, kiedy powierzył pan projekt Patrii Pniewskiemu, wywiązała się między wami taka rozmowa, kiedy usłyszał pan kwotę za projekt. Panie Pniewski, ja doskonale rozumiem, że to jest fantastyczny projekt. No ale za taką cenę... Proszę pana, to jest najnowocześniejszy budynek. Panie, 120 pokoi, dwie windy, dwie restauracje, telefon w każdym pokoju, centralne ogrzewanie... Dobrze, ja rozumiem. Proszę pana. Tylko proszę pana, ja to bym zaprojektował za połowę tej kwoty. Za połowę? Za połowę to ja panu mogę zaśpiewać. Ale jakoś się dogadali, proszę państwa, i hucznie Patrię w 1935 roku otwierano. Był tam nawet ksiądz, poświęcono ją. Być może dlatego ta Patria przetrwała do dziś, a Jan Kiepura w tym czasie brylował w całym świecie, jeździł przez opery, największe sceny, plany filmowe, ale także bankiety, przyjęcia, gdzie właśnie po takim małym, prywatnym koncercie uraczyła naszego Janka pewna nobliwa hrabina takim oto komplementem. Mistrzu, mistrzu, pan! To jest drugi Caruso. Ależ, przepraszam, wielmożnej hrabiny. Ja nie jestem drugi Caruso, tylko pierwszy Kiepura. Pan jest pierwszy Kiepura, oczywiście, ale proszę państwa, nie wiem, czy państwo wiecie, że Kiepurów było dwóch. Janek miał brata, Władysław, także śpiewak, o 2 lata młodszy. Janek się nim bardzo opiekował, bo troszkę miał braciszek mniej siły przebicia, tego szczęścia, ale często dzwonił do niego i kiedyś właśnie Janek dzwoni do Władysława, który podnosi słuchawkę i odzywa się z całą pewnością tymi oto słowy. Tu mówi największy tenor świata. Do licha, co z tymi aparatami? No, połączyłem się z samym sobą. Tak było. Właśnie takie telefony, tak dobrze działające, mniej lub bardziej, były też właśnie w tej słynnej Patrii, która w latach 30. przeżywała niezwykłe lata swojej świetności. Bywali tam aktorzy, gwiazdorzy, głowy państw, a już jak przyjechał dwór holenderski, proszę państwa, z księżniczką Julianą, to cała Krynica śledziła losy, a gdzie to ta Juliana chodzi, a co jada i tak dalej, no bo przyjechała księżniczka Juliana do Krynicy z małym problemem. Leczyła się bowiem na niepłodność, mając nadzieję, że dzięki tamtejszym wodom, klimatowi, będzie mogła cieszyć się z potomstwa. No i proszę państwa, wyobraźcie sobie, że po powrocie z Krynicy, tam po jakimś czasie, była matką, stała się, tak, mamą 5 dzieci. No ale z kolei Jerzy Waldorf w swoich wspomnieniach pisze, że to właśnie Kiepura przyczynił się do sukcesji tronu holenderskiego. A Marty nie ma. Czekamy, proszę państwa, na Martę Egert. Ach, John. No właśnie. Ty się tu głosem popisujesz, a ja sama utknęłam na A4. A dobrze, najważniejsze, że już jesteś, kochanie. Pani Marto, proszę nie strofować małżonka. My też chcemy, żeby pani tutaj głosem się nam popisywała. Zresztą bardzo państwo o to proszą. Marta Egert przed państwem. Gdyż wiele
Proszę Państwa, mimo wielu kobiet w otoczeniu Jana Kiepury, Marta Egert na zawsze była jego jedyną. No cóż, bo to jest miłość. Teraz przed nami duet wodewilowy lub jak kto woli subretkowy, sięgając do nazewnictwa operetkowego. Właśnie w tych czasach lat 20. artyści z repertuarem roztańczonym, rozśpiewanym, lekkim, cieszyli się właśnie w tych wszystkich teatrzykach, kabarecikach niezwykłym powodzeniem. Przed Państwem wyjątkowe duo performance. Prosimy maestra. Skarbie mój dawno rzekł pewien Grek, jeśli chcesz, to się żeń, miła rzecz, lecz na dzień. Jeśli such, poczuj dmuch, może do twarz do dróg, potem żonkę zmień. I to nic, żeś wariował za nią, że podziwiasz, że wiesz, że znasz. Tak już jest, że ci sprzednie nie wiem, jaki anioł, gdy go na co dzień masz. Bo to jest miłość, ta głupia miłość, o której nie wiesz, kiedy przyszła, skąd i jak. Chciałbym ją związać, zatrzymać siłą, zróbcie się werwie, niech ciąg klatki wolnie tak. Skarbie mój, każda z nas chce choć raz przeżyć miłość i ślub, kochać męża po grób. Owszem, tak czuję lęk, lecz ten fakt ma swój wdzięk i w tym właśnie sęk. Pierwsze dni to są zachwyt długi, potem coś się zaczyna psuć, ale za późno jest już, żeby skręcić z drogi, żeby powiedzieć wróć. Bo to jest miłość, ta głupia miłość, o której nie wiesz, kiedy przyszła, skąd i jak. A gdzie ją związać, zatrzymać siłą, zróbcie się nerwie, niech czas klatki wolnie tak. Skoro jesteśmy w czasach rodzącej się polskiej piosenki, czas, proszę Państwa, na największą damę z tamtych lat. Przed Wami sama Hanna Ordonówna. Wczorajszych złóż, tak
samo kwitną wieczorne róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mórz. Świeci nam wysoki płan błękitu wszędzie ten sam i te same u góry błyszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd. I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. Zamyka się krąg, świat, a dal wciąż w promieniu twych rąk. Wciąż gdzieś w dali poprzez mrok patrz, błyszczy ciągle okrąg, a wszędzie w górze to samo niebo i ten sam samo kwitną wieczorne róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mórz. Świeci nam wysoki płan błękitu wszędzie ten sam i te same u góry błyszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd. Zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. I zawsze będzie samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. I zawsze będzie to samo niebo dla wszystkich granic, dla wszystkich miast. Pani Hanko, jak pięknie, jej, pani naprawdę nas zachwyca. No kto by pomyślał, proszę Państwa, o zwykłej tancerki ze Sfinksa po największe sceny, jak choćby ta w Trzebini. Panie Łukaszu, pan to jest taki bajerant, kłamczuszek. Lepiej niech pan mi powie, gdzie jest Kiepura. A Kiepura tam na górze, w apartamentach, wypoczywa z żoną. Z żoną, powiada pan, z żoną. To ja uciekam, ale tu jeszcze wrócę. Będziemy szczęśliwi? Myślę, że Kiepura jeszcze bardziej. Proszę państwa, no cóż, świętujemy zwycięstwo trzeciego powstania śląskiego. Nie można zatem nie wspomnieć, nie zaprosić, nie przywołać wielkiej postaci. Wojciecha Korfantego to jeden z ojców naszej niepodległości. Człowiek, który wiele wycierpiał, także od swoich. Człowiek, dzięki któremu możemy dziś tutaj się cieszyć wolnością, spotykać. A cóż Korfanty ma z Kiepurą, proszę Państwa, wspólnego, można by zapytać. A no i Jan Kiepura walczył w powstaniu, co prawda w pierwszym. Jego brat był ranny, bo Kiepura, jak to nasz Janek, zawsze wyjdzie z każdej opresji bez szwanku. I właśnie wtedy ukształtowało się to niezwykłe, patriotyczne spojrzenie na świat Jana Kiepury. Każdy koncert, proszę Państwa, gdziekolwiek na globie by się nie odbywał, nawet w najdalszych zakątkach świata, zawsze na koncerty, nawet w czasie spektakli operowych, Kiepura dobierał jeszcze jeden polski utwór. Wjeżdżał fortepian, dyrektorzy nie byli z tego zadowoleni, ale Jan Kiepura powiedział, no publiczność się domaga, musimy pokazywać naszą ojczyznę. Przekazywał Jan Kiepura także, proszę Państwa, wiele, wiele pieniędzy, majątku właśnie na działania wojenne, na zbrojenie naszej armii. Pomagał, gdzie tylko mógł, dawał całe serce. Dziś cieszymy się, że jest z nami właśnie bohater z tego trzeciego powstania.
Wojciech Korfanty, jeden z ojców niepodległości. Panie premierze, czcigodny i drogi, prosimy. Gdzie na niebie lśni gwiazda, gdzie ptaki żyją w gniazdach, gdzie słońce zachodzi i wschodzi, gdzie sady pachnące, gdzie kwiaty na łące, ławeczka samotna w ogrodzie, tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat do niej się przyzna. Tu trawy najmniejsze podszepną ci wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu każdy kwiat do niej się przyzna. Tu trawy najmniejsze podszepną ci wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Gdzie Wisła z Księżycem, Bałtyk u Kotwicy, gdzie wieża i dzwon Zygmuntowski, gdzie kamień Murawa, gdzie rośnie Warszawa, gdzie miłość i radość i troski. Tu wszędzie jest moja ojczyzna, tu każdy kwiat do niej się przyzna. Tu kwiaty najmniejsze podszepną ci wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Tu każdy kwiat do niej się przyzna. Tu trawy najmniejsze podszepną ci wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Każdy kwiat do niej się przyzna. Tu kwiaty najmniejsze podszepną ci wiersze. Tu wszędzie jest moja ojczyzna. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Po śląsku powiem szczęść Boże. Drodzy Państwo, proszę mi wybaczyć, że ośmielam się śpiewać w tak zacnym gronie artystów i przed tak wspaniałą publicznością. Ale parafrazując słynne powiedzenie, kiedy wejdziesz między skowrony, spróbuj śpiewać jak i oni. I czasami człowiek musi, inaczej się udusi. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Szanowni Państwo, w roku setnej rocznicy trzeciego powstania śląskiego przybyłem tutaj, żeby osobiście spotkać się, porozmawiać, wysłuchać na koncercie, a nade wszystko uścisnąć dłoń znakomitemu artyście, jednemu z największych polskich artystów ostatnich kilkuset lat. Celebrycie pierwszej połowy XX wieku, ambasadorowi kultury i nie tylko kultury, ambasadorowi Polski na świecie, wspaniałemu Janowi Kiepurze. A przede wszystkim podziękować mu za to, że jako Zagłębiak wraz z bratem wzięli udział czynny w walce Powstania Śląskiego. Panie premierze, żaden inny premier tak pięknie by nie powiedział, no. Bardzo dziękujemy my panu za to poświęcenie, za ten trud. Wiemy, że łatwo nie było, no i zdrowia panu też zjedli
Niemało, oj, niemało. No tak, to pamiątka po powstaniu. Ale mam nadzieję, że kiedyś się wygoi. Drodzy Państwo, pozwólcie, że powiem parę słów. Otóż, kiedy pomyślę, że kiedy w XIV wieku Kazimierz Wielki odsprzedał Śląsk Czechom, 600 lat Śląsk rozwijał się poza organizmem państwowości polskiej. Był czeski, austro-węgierski, pruski w końcu. Całe moje życie poświęciłem, żeby Śląsk powrócił do ojczyzny, do macierzy, do Polski. Bogu dzięki mija właśnie 100 lat od zwycięskiego trzeciego powstania śląskiego. Proszę wybaczyć żołnierski tom, ale do licha, gdzie jest kapral Kiepura. Kiepura podejmie pana premiera dziś oczywiście uroczyście na kolacji w dworze Zieleniewskich. Pan burmistrz sponsoruje. Ale tymczasem chcemy zadedykować dla pana premiera piękną pieśń do Kiepura właśnie specjalnie na cześć tej setnej rocznicy zakończenia trzeciego śląskiego powstania. Najbardziej polską, jaką tylko ma w repertuarze, wybrał specjalnie Kiepura. Wiem. O? Najbardziej polska? Ukraina. Nie, nie, nie. Wiem. Poszła Karolina do Gogolina. Tym razem nie, przepraszam, że zawiedliśmy gusta pana premiera, ale będzie też do tańca, będzie bardzo tanecznie. Rozumiem. Zapraszamy tu na widownię, bardzo prosimy. Aha, tu. Do loży, tak? Tak, do loży takiej. Kłaniam się. Tam też poczęstunek będzie. Proszę Państwa, muzyka Henryk Wieniawski, słowa Jan Kiepura, śpiew takoż. Prosimy. Proszę Państwa, wielkie brawa prosimy. Jan Kiepura, Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlęka oraz dzieci tutaj z tej ziemi, z Trzebini, ze szkoły podstawowej
w Czyżówce. Wielkie brawa, wielkie, proszę Państwa. Wspaniałe. To jest nasz folklor piękny. Wspaniałe dzieci. Panie Janku, czy Panu udało znaleźć się ten list, o który prosiłem, który wysyłał Pan z powstania do rodziców? A tak, robiłem ostatnio porządek w starych dokumentach i rzeczywiście udało mi się. Posłuchajcie Państwo, oryginalny list, który Ciepura wysłał do rodziców z czasów powstania. Prosimy. Najdrożsi rodzice moi, jest mi tu niezwykle dobrze. Zdrów jak koń, jem za trzech, ćwiczę za dwóch, a dokazuję za dziesięciu. Jestem już pod oficerem i dlatego mam się bardzo dobrze. A ja mam dobre stosunki z wszystkimi. Magazynierami, kucharzami, portierami i tak dalej. Także mam tu wszystko, co najlepsze. Począwszy od karabinu, skończywszy na obiadach. Codziennie większość godzin musztruje moich szeregowców. Słuchają mnie lepiej niż własną rodzoną matkę. W każdym razie pisać proszę na ten adres. Co słychać, co robi Władek, czy ma jedną poprawkę? Jak się ma babcia? Całuję ojca, mamusię i Władka. PS. Tu jeszcze bardziej można miłować ojczyznę. A najlepiej wychodzi mi to w śpiewie. Wasz Janek. Ale wróćmy do wielkiej kariery Ciepury i jeszcze większej miłości. Marty Egert. Jestem. No. A no właśnie. Państwo poznaliście się na planie filmu Dla Ciebie śpiewam w 1934 roku, prawda? Tak, tak. No i tam właśnie pani przekonała się, że nie jest obojętna Jankowi. Film, proszę Państwa, był realizowany w trzech wersjach językowych. Uwaga, w każdej Ciepurze towarzyszyła inna partnerka. I teraz wyobraźcie sobie, przychodzi kolej na wielką scenę całowania. Właśnie, właśnie. Jan zawsze dbał o swoje zdrowie, obawiał się zarażenia. Całował wszystkie swoje trzy partnerki. Oczywiście każdą osobno. I po takim pocałunku szedł za specjalnie przygotowaną zastawkę, gdzie stała miednica i koniaczek. Tam przepłukiwał usta, także słyszałam tylko... Drodzy Państwo, ale po moim pocałunku nie poszedł za tę zastawkę. No, koniak się skończył. Ach, John! O, przepraszam, przepraszam, przepraszam. To ja ci przypomnę. Jeden łyk, a już wik, lżej mi na duszy, oczy lśnią, usta tchną, krew mi się burzy. Choć u ramion skrzydeł brak, nie pofrunąć chcę jak ptak. Wszystko to cieszy mnie, wszystko mnie śpieszy, zdrożne myśli dziś mam, Bóg mnie rozgrzeszy. Winien szampan, któż to wie? Oczy lśnią, usta drżą, krew mi się burzy. Choć u ramion skrzydeł brak, nie pofrudnąć chcę jak ptak. Hopsa, sa, tra, la, la, jedno wiem, wiem i tak. Miłość ma wina smak, miłość ma wina smak. Ach, jak cudownie, jak kręci się świat. Mi się o to, że ktoś pocałunki me kradł. Pijnym krokiem ruszyłam dziś tam. Osiągnęłam swój cel, u mych stóp książę pan. Tak, 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 tak.
lśnią, usta drżą, krew mi się burzy. Choć u ramion skrzydeł brak, w niebo frunąć chcę jak ptak. Wszystko tu cieszy mnie. Zdrożne myśli dziś mam, Bóg mnie rozgrzeszy. Winien szampan, któż to wie? Czy to szampan? Dzisiaj nie. No to teraz ja dla wszystkich pań zaśpiewam Signorine. Ach, skoro dla wszystkich pań, to ja wychodzę. A może to i lepiej, bo na spokojnie przygotujesz się do swojego popisowego czardasza. Ach, John, ja zawsze jestem przygotowana. No i właśnie doświadczam tego od lat. Przeminie wiosny czas, nim upoi miłość w nas, przyjdź nareszcie, przyjdź, o signorina. Signorina, signorina, tyś jest w życiu moim snem, ach, jedyna, prośbą o twe serce wróżę, tra-la-la-la, i opór skruszę, tra-la-la-la, zdobyć się muszę, tra-la-la-la. Tra-l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 a. Tra-l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 a. Przyjdź dziś wieczór na randewu, czekam na ciebie sam, niech się spełnia marzenia me, serce me w zamian ci dam. Aha, 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 aha. Skoro signorina, to i słoneczna Italia, gdzie nasz maestro odnosił wielkie sukcesy na scenie La Scali. Można powiedzieć, proszę Państwa, że historia zatoczyła koło, bo wyobraźcie Państwo sobie, że w połowie lat 20. minionego wieku Italię dotknęła grypa. Mówiono, że całe Włochy są zagrypione. Zdarzało się bardzo wiele przypadków śmiertelnych. Przerażona mama napisała list do pana, żeby natychmiast wracał pan z tego Mediolanu. Na Kiepura oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie odpisał czcigodnej matce w takich to oto słowach. Prosimy. To nic, że panuje grypa. Zaziębienie zabiera głos takiemu, który nigdy go nie miał. Stracić głos też niełatwo, bo trzeba by go było maltretować przez parę lat. A ja tego nie robię, bo umiem śpiewać. Owszem, byłem parę dni przeziębiony, jak każdy, ale mi przeszło i śpiewać, i śpiewam jeszcze lepiej. Ojciec tyle razy był zaziębiony, a jeszcze parę lat temu, jak krzyknął na służącą, to się ze strachu zesikała. Kochani, za 3 lata będziecie milionerami. Trociny z tych wielkich tenorów polecą. Śpijcie spokojnie i wiedzcie, żem silny i dam radę 1000 La Scalom. Nie darmo Kiepura. Wasz Jaś. Poprosimy teraz pana Kiepurę, żeby pomógł zmienić kostium swojej małżonce, a my ze słonecznej Italii przeniesiemy się do Hiszpanii, a potem na Węgry. Cmiotko, powiedz słodko, jak tam u was kochają dziewczęta w słonecznej Hiszpanii? Są przystępne czy nie? Ale cnoty strzegą, choć okazji
Ci do zdrady dość mają w słonecznej Hiszpanii. Każda za mąż wyjść chce. Lecz temperament czasami ponosi je, aj, aj, aj. Bo ich uroda o miłość czas prosi się, aj, aj, aj. No, bardzo na nie, zwyczajem jest wiatr przy balkonie. By zdobyć kwiat zewnę 25 lat, zewnę 25 lat. Serce miłością zapłonie. Trudno, ale wtedy niech się dzieje, co chce, wtedy niech się dzieje, co chce. Kiedy Dolores jednemu Torero swe serce da, żaden nie zbliży się do Cavaliero, gdy rozum ma. No, Barcelonie, przed zemstą się rywal nie schroni. Kocha się. Powiedz, mała trzpiotko, jakim być, by mieć szczęście u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii? Jaką radę mi dasz? Pięknym i namiętnym, takie bowiem są gusta u dziewcząt w słonecznej Hiszpanii. Wszelkie dane więc mam. Lecz na gitarze niestety nie umiesz grać, aj, aj, aj. To się nauczę i na to mnie jeszcze stać, aj, aj, aj. O, bardzo panie, zwyczajem jest flirt przy balkonie. By zdobyć kwiat serenę gra się 5 lat, serenę gra się 5 lat. O, Barcelonie, serce miłością zapłonie. Trudno, ole, wtedy niech się dzieje, co chce, wtedy niech się dzieje, co chce. Kiedy Dolores jednemu Torero swe serce da, żaden nie zbliży się Don Cavaliero, gdy rozum ma. Bo Barcelonie, sukcesą się rywa nie skroni. Trudno, ole, no!
No, kochanie, no, po takim czardaszu, to ja zaśpiewam teraz tylko dla ciebie. Moja Marto, a o mnie zapomniałeś? Udam, że tego nie widziałam. Zawsze tak robiłam. No, na śmierć zapomniałem, żeśmy się tutaj tego wieczoru właśnie dzisiaj umówili. O, nieładnie, on kłamczuszku, ty. Nieładnie, nieładnie. Obiecaj mi, że już nie zapomnisz o mnie. A, właśnie pójdę sobie przypomnieć. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę i już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. W melodii jest siła zaklęta i czar i moc. Bo gdy zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Gdy zapomnisz mnie,
razy piosenka wyciśnie ci łzy. Wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Gdy zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz też rzewno i tęsknić już będziesz na pewno. Co dzień, co noc, co dzień, co noc, co dzień! Ja ogniem już szukam, jak wulkan wybucham, namiętność na strzępie serce rwie. Ja spalę, ja zniszczę, rozwalę na spiszcze, gdy pani nie zechce kochać mnie. Pani ta swada, te wichry, tornada, truchleje, bo nie wiem, gdzie się skryć. Ach, panie, lecz czy ja będę w stanie zakochać się w wulkanie i z tym wulkanem żyć? Kobieto, rozumie pani źle to, nie jestem ja poetą, lecz mówię tak. Ach, jedź do... Warsztyn, gdzie miłość to do serca rym, z kulaszem papryka, ty ze mną, z tobą ja. Gdy u nas kocha kto, pokona ciebie przeszkód sto, w to piekło obłęd szal, sam czart się wda. Kochaj, szalej, płacz, lecz serce nie. Ta miłość gorąca, tak nagła, kusząca, przepraszam, lecz drogi panie, skąd? Skąd miłość się pyta, dorosła kobieta, wiadomo, że serca, czyli skąd? A w serca pan życzy, te rzeczy nie przeczę, czasami też można nazwać tak. Niestety, ja znam już te duety, te dumki i sonety, ja znam ten miodu smak. Kobieto, rozumie pani źle to, nie jestem ja poetą, lecz mówię tak. Ach, jedź do Warsztyn, gdzie miłość to do serca rym, z kulaszem papryka, ty ze mną, z tobą ja. Gdy u nas kocha kto, pokona ciebie przeszkód sto, w to piekło obłęd szal, sam czar cię wda. Serca rym, tam kochaj, szalej, płacz, lecz serce nie. Chciałem zapytać, czy wśród pań są wielbicielki Jana Kiepury? Wszystkie. Oj. No bo właśnie podobno tutaj do Trzebini panie zjechały się specjalnie na wieść o zaręczynach Jana Kiepury i tutaj właśnie do garderoby, do nas tam za kulisy dotarł taki protest od tych pań. Panie napisały taki oto wiersz, który już zdążyłem nauczyć się na pamięć. Tak mnie oburzył. Mianowicie,
O Janie Kiepuro, powiedz, czy to warto ni z tego, ni z owego ożenić się z Martą? Chociaż panna Egert jest piękna i młoda, na pewno mój Janie głosu ci nie doda. Dzisiaj, mistrzu, w tonach nikt ci nie dorówna, ale będziesz śpiewać, jak zagra Egertówna. Więc się zastanów, Janie serdeńko, dzisiaj śpiewasz pięknie. Będziesz śpiewać cienko. Kiepura nic sobie z tego nie robi i cały czas czaruje najpiękniejsze dziewczęta z Trzebini. Brunetki, blondynki, rude oraz te z ekonomiczną ilością włosów. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko się tę kochać chcę. Bo ta jedyna słodkie usta ma dziecina i zaustam. I dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie. Tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. I dał swój ma każdy on, czy też ona. I każdy z nas gdzieś jest uwzględny stradal. Ale ja, ale ja milion mam rad, a niebo dwa. I węchy, wszak nie chybi. Taksi, berkty, rube, chlibę, tra la 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 la. Brunetkę, blondynkę, ja wszechnę was dybenkę, de chlipal rad. O jedne wszak, ja stale jedno z nich, to chcę mieć rad. To jest ta jedina, ma przez latka, moje miela, je kołzelna, a to jest uwod. Proszę mnie na jedne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie. Tej wyśnionej, wymarzonej dam serce. Proszę Państwa, doprawdy nie wiem, czy brunetkę, czy blondynkę, którą to niewiastę spotkał Kiepura w Krakowie przed Teatrem Słowackiego po koncercie. Było już bardzo późno. Właśnie jakoś tak jest, że niezwykłe postaci pojawiają się zawsze tego zmroku. To była pewna właśnie taka dama, która na widok mistrza w tych ciemnościach tak dostrzegła go spontanicznie, no znieruchomiała po prostu. I ona mówi, no nie, niesamowite, nie wierzę. To pan mistrzu, pan ma taki wielki głos. Pan ma taki donośny głos. Pan ma potężny głos. Niechże mi pan zawoła dorożkę. Proszę Państwa, tak to już bywa, że właśnie wieczorami w środku nocy wszystkie damy są piękniejsze. Wszystkie kryty już są, wypróbowałem je sam.
przed południem, raz po południu, dwa. Lubię żyć pośród dam, choć do wieczora i tak. Kobietą jest czegoś blask, co przynosi zwykle ze sobą noc. Pięknym kobietom noc. Wieczorem wszystkie damy są piękniejsze, są piękniejsze, są piękniejsze, a przy tym także znacznie przystępniejsze, przystępniejsze, o tak. Ich uśmiech powie, co jest, co da, i każdy myśli, ha, no się uda. Jak miło jest wieczorem szaleć trochę, o tak. Wszystkich mężczyzn już znam, słabostki ich wobec dam. Przed południem, rano, wieczorem też randki zdarzały się. Choć do wieczora i tak, mężczyznom jest czegoś brak. No właśnie. Co przynosi później ze sobą noc, wszystkim mężczyznom noc. Wieczorem wszystkie damy są piękniejsze, są piękniejsze, są piękniejsze, a przy tym także znacznie przystępniejsze, przystępniejsze, o tak. Ich uśmiech obiecuje cuda i każdy myśli, a już się uda. Jak miło jest wieczorem szaleć trochę, o tak. Damy brzydkie, damy czarne, damy rude, damy wielkie, damy małe, damy chude, damy grube, dam. Jedne mają długie suknie, drugie mają krótkie suknie, jedne piękne suknie mają, inne wcale ich nie mają. Jedne mają chude nogi, drugie mają grube nogi, jedne mają ściśle nogi, drugie takie sobie nogi. Piękne, damy brzydkie, damy czarne, damy rude, damy tony, one i reklamy, czy nie będą skarbne, damy piękne, damy brzydkie, damy czarne, damy rude, damy wielkie, damy małe, damy chude, damy grube, damy tony, one i reklamy, czy nie będą skarbne, damy skarbne, damy skarbne, damy tak. Jak miło jest wieczorem, szaleć trochę, o tak. Kurtynie w kręgu światła cień, to ja jestem o krok, jeden krok, w głowie szum, w oczach mgła, bo ja rozumiem, o jaką stawkę ta gra dziś trwa, więc chcę wygrać i już wygrać mam ochotę, pal diabli cnotę, biedny anioł stróż, niech cierpi, chcę, by każdy z was obraz mój zachował, szeptał mi słowa, że kocha pierwszy raz mój świat.
się stanie, bo musi tak się stać. To jest mój cel. Z życiową materią dam sobie radę, mówię serio, chociaż w tej walce poparzyć sobie można palce. Sukces! Ja muszę zdobyć sukces, zabłysnąć tą iskrą na niebie pośród gwiazd. Sukces! Ja muszę zdobyć sukces, dam za to wszystko, mówię tak sobie, lecz co ja tu robię? Stoję na scenie, blask w oczach my zgas. Nie ma ciebie? No to cóż, żalu dość, lecz karierę i tak zrobię ci na złość. Przecież kiedyś na mój występ musisz przyjść, więc chcę wygrać i już wygrać mam ochotę. Pal diabli cnotę, biedny anioł stróż niech cierpi. Chcę, by każdy z was obraz mój zachował, szeptał mi słowa, że kocha pierwszy raz. Świat to żar i nem, szampana do rana. Ja zakochana, nie pamiętam z kim. Nieważne, ja dla was chcę grać w rewi na ekranie. Wiem, tak się stanie, bo musi tak się się dzieje, oszaleje niebo w sercu mam. Jak mam uwierzyć w to szczęście, nie wiem sam. Uścisk weź mnie w tańcu, nieś mnie, mów coś albo nie. Tylko bądź przy mnie i tylko kochaj mnie. W rytm walczyk serce śpiewa, kochaj mnie. Bez miłości świat nic nie wart, kochaj mnie. Każda kwitka wielka we mnie ciebie chce. Bez weź ma miłość, ty co jedne, kochaj mnie. Jak przyjemnie szuka chciałbym latać, kupić bym się chciał. Marta jest moja, widzicie, co za szal. Yeah.
Proszę Państwa, nie musicie się już tak męczyć, bo właśnie zwiastuję Wam bardzo dobrą wiadomość, że to już koniec. Zatem, a to Pani tak nie była przekonana, już by do domu poszła. Proszę Państwa, zatem wielki finał. Maestro. Mocno w krew, że starość to bujda, to blef. Mój dziadek miał lat 120, a uprawiał sport. Boisko i góry i kort. Na cześć młodości wszyscy razem. Nie bieg pora, nie bieg pora, nie bieg pora. Z całego serca stoim razem. Nie bieg pora, nie bieg pora, nie bieg pora. Nie wierzcie temu, że a wtedy z wiatrem, wtedy z koniem być za wody. Hip, hip, hura, hura, hura. Gdy źle się trochę czujesz, do lekarza byś był biegł. Poczekaj, dam lepszy ci lek. 2 gramy słońca, gram powietrza, kilka gramów chmur. I zdrowyś, i silnyś, jak mur. Na cześć młodości wszyscy razem. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura. Z całego serca z ogniem razem. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura. Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie, a długo trwają jak to chce. Liczy się świat, podoba góry, lasy, wody. To jesteś młody. To jesteś młody, a wtedy z wiatrem, wtedy z ptakiem będź za wody. Hip, hip, hura, hura, hura. Nie ten jest stary, co ma włosy białe niby śnieg. W tych sprawach nieważny jest wiek. Bo ilu takich spotkasz? Chłopak ma 20 lat, a stary, a gnuśny jak dziad. Na cześć młodości wszyscy razem. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura. Z całego serca z ogniem gazem. Hip, hip, hura, hip, hip, hura, hip, hip, hura. Nie wierzcie temu, że są krótkie młode dnie, a długo trwają jak to chce. Liczy się świat, podoba góry, lasy, wody. To jesteś młody. To jesteś młody, a wtedy z wiatrem, wtedy z ptakiem być co mogli. Hip, hip, hura, hura, hura. Krynickie Studio Baletowe imienia Władysława Szlęka pod kierownictwem i w choreografii Małgorzaty Malczak. Dariusz Niebudek, Monika Biderman, Piotr Karzełek, czyli duo Performance, Ewelina Szybilska, Adam Sobierajski, Anna Sokołowska-Labrudzińska, Orkiestra Arte Symfoniką im. Mieczysław Zmyda. Dziękujemy Wojciechowi Królowi, dziękujemy Instytutowi Fundacji Państwa i Prawa, panu burmistrzowi, pani marszałek, wszystkim państwu. Dziękujemy państwu kałuzińskim, firmie Superplay za produkcję, Dominikowi Tymczyszynowi, Zbigniewowi Michurze. Dziękujemy wszystkim i mamy nadzieję, że spotkamy się u burmistrza na gwiazdkę. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy.